Jest rok 966, kwiecień. Nad Jeziorem Lednickim, między Poznaniem a Gnieznem, rodzi się Polska. Plemieniem Polan rządzi tutaj książę Mieszko. Właśnie podjął ważną decyzję. Zniszczył starą religię i przyjął chrzest święty. A zaczęło się od tego, że chciał powstrzymać wrogów i zawarł porozumienie z Czechami. By je wzmocnić, zdecydował o zaślubieniu czeskiej księżniczki Dobrawy. Jednak Czesi od dawna byli chrześcijanami i księżniczka zgodziła się na ślub pod jednym warunkiem. Książę i jego poddani też muszą przyjąć chrzest. Później, aby zabezpieczyć państwo, Mieszko wręcz oddał ziemię pod papieską opiekę. Przez wszystko do mnie przemawiałeś, Panie, przez ciemność burzy, grom i przez świtanie, przez przyjacielską dłoń w zapasach ze światem. Pochwałą wreszcie, ach, nie Twoim kwiatem. Nie Twoim Legenda mówi, że księżniczka w posagu od ojca nie chciała służby, bo to znak pychy. Lecz zażyczyła sobie soli, aby dać ją przyszłej ojczyźnie. Król oddał jej więc najbogatszą węgierską kopalnię, a Kinga, biorąc ją w posiadanie, wrzuciła do szybu zaręczynowy pierścień i zabrała ze sobą doświadczonych górników, po czym w Polsce kazała im szukać soli, a oni w pierwszej bryle, którą wykopali, pierścień ten znaleźli. Noc stanami jest i stanów stan, jako wieża nad płaskie domy, stercząca w chmury. Przecież ja aż w niebało nie trwam, gdy ono duszę mą porywa,
jak piramidę. Przecież i ja ziemi tyle mam, ile jej stopa ma pokrywa. To pokąd idę, każdy słyszał o Mikołaju Koperniku z Torunia, który wstrzymał słońce i ruszył ziemię, który zbudował podstawy współczesnej astronomii i zmienił świat, który choć był związany z kulturą niemiecką, był Polakiem. A oprócz tego był naukowcem, astronomem, matematykiem, prawnikiem, ekonomistą, ale też politykiem i prawie wojskowym, bo dla króla Polski bronił zamków w wojnie z krzyżakami. Lecz mało kto pamięta, że prócz tego był także duchownym i chociaż miał tylko niższe święcenia, był kanonikiem i nie miał święceń kapłańskich, to relacje z Bogiem i Kościołem były dla niego szalenie ważne. –